najważniejsza jest publiczność, czyli wy. Przykładamy paluszek na chusteczkę, przekręcamy kilkrok i wyrzucamy go jak najdalej. Oczywiście z naszymi postaciami będziecie mogli rozmawiać, ale umówmy się, aby z nimi rozmawiać, podnosimy najpierw łapeczkę w górę i czekamy, jak zostaniemy o ten głos poproszeni, żebyśmy się nie przekrzyczeli. Dobrze? Może tak być? Świetnie. Bo ja uwielbiam książki. A czy wy już umiecie czytać? Tak! Naprawdę? Bo ja jeszcze nie umiem, ale moja babcia czyta mi książki. Codziennie przed snem. A wam też się śnią takie fajne, kolorowe sny? Tak! Naprawdę? Tak! On teraz zabrał moją książkę ostatnią razem z Markiem? Tak! No to koniec. Nikt u nas nie umie czytać i nie wie, co to książka i ta wyobraźnia. Bo ja mam pewną misję do spełnienia. Właśnie... Czekaj, czekaj, bo ty mówiłeś, że sobie coś wybobrzasz. Nie wybobrzam. Nie wybobrzam, tylko wyobrażam. Ale co to jest wybobrzanie? Ojeju, co za jakiś dziwny jest. Wyobrażanie? To sobie można na przykład... O. No właśnie. Ale ty masz książkę. Rzeczywiście. On ma książkę? To jest ostatnia książka świata. Tak, ale ja muszę je pilnować, bo ja jestem właśnie tutaj z taką misją przybywam, żeby te książki pilnować, dlatego że jak ta książka zaginie, to już nie będzie. A ta książka będzie moja. I teraz będzie mi codziennie czytał tą książkę. A ja zostanę królem wyobraźni. Będę urządzać wyobraźniowe pojedynki. I wszystkie będę wygrywać, bo nikt inny nie będzie miał wyobraźni. Dobre, nie? Dobre. Nie! No właśnie, że świetne, bo będę królem. Stanę się królem tego lasu. Nie! Najwyobraźniejszym lwem na świecie. I co, wyobrażasz sobie coś takiego? No to jak chcesz pomóc, to musisz taką bibliotekę założyć, otworzyć, książki posegregować, wszystko i co? I musisz te książki pożyczać dzieciom. No nie, ty nie wiesz, co to jest biblioteka? Dzieci, no powiedzcie, co to jest biblioteka? No bo przecież przecież umiesz sobie wyobrazić, prawda, wszystko. Ale ja nie wiem, jak wygląda biblioteka, bo ja jej w życiu nie widziałam. Cóż, dzieci ci powiedziały. Proszę, kto wie? Kto wie? To powiedz. Powiedz. Co za lepnie mądry. Widzę, że dużo się jeszcze musisz nauczyć. Ale nic się nie martw, nauczymy cię wszystkiego. Tylko co ja mam teraz zrobić z ostatnią książką świata? Ostatnią książkę włożymy do gabloty. Do gabloty? A ja mam lepszy pomysł. Ja sobie ją zostawię na pamiątkę. To ja idę układać te książki na bibliotece. Będziemy pożyczać książki? Tak! Będziemy trenować nasz umysł i wyobraźnię? Tak! Będziemy? Dzięki książkom? Tak! A wy nie wiesz tak jak lew, prawda? Tak! Bo my sobie potrafimy coś wyobrazić, tak? Tak! Wszystko, prawda? Kto potrafi sobie wyobrażać? Ja też! Widzisz, dzieci czytają książki i też potrafią. Oczywiście, że tak. To chyba możemy się z nimi pożegnać, by miały czas na czytanie książek. No pożegnajmy się. Do zobaczenia w bibliotece. Pa! Aha! Do widzenia.